Wysłuchanie jej świadectwa, niech to świadectwo będzie dla nas pobudzeniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostra Basia, to przedstawił mnie tak ksiądz proboszcz, Barbara Makuła, mieszkanka Legnicy, mama szóstki dzieci. Jeden z tej mojej szóstki 3 lata temu zachorował na chorobę nowotworową, rak kości. Jeszcze również 3 lata temu byliśmy, bo muszę pełne koło Państwu przedstawić, na beatyfikacji Jana Pawła II. Piotrek już był wtedy chory, nie wiedzieliśmy o tym. Tydzień po powrocie z beatyfikacji było zrobione badanie, była diagnoza, rak kości. Prawie 10 cm kości już uszkodzonej, leczenie. Wiadomo, nowotwór, choroba bardzo ciężka, prognozy trudne do przewidzenia. Rozpacz, strach, przerażenie. Szukamy wszędzie pomocy, kontaktujemy się z różnymi klinikami na całym świecie. Zbieramy różne informacje. Między innymi jest informacja o energoterapeucie. I mój mąż miał, bo jeżeli nam się coś dzieje, kochamy, chcemy pomóc. Wiele podejrzewam osób tutaj zgromadzonych szukało wszędzie ratunku. Czasami irracjonalnych, niezgodnych z naszą postawą moralną. Jest pomysł bioenergoterapeuty. Ale wcześniej jest moja prośba do mojego męża, żeby udał się do księdza na taką ostatnią rozmowę. Jeżeli go ksiądz nie przekona, ja w takim razie też wyrażę zgodę. Jest rozmowa i tam między innymi mój mąż opowiada sytuację z pierwszych dni choroby mojego dziecka, chemioterapia. Piotrek przychodzi bardzo ciężko. Piotrek ma 17 lat, jak zachorował 3 lata temu. Bardzo ciężko przychodzi chemioterapię. Mój mąż całą noc się modli na różańcu, już tak nad ranem zmęczony. No pyta się, Panie Boże, czy Ty mnie w ogóle słyszysz? No i taki zrozpaczony w stanie, bo obowiązki, ja byłam z dzieckiem w szpitalu, piątką pozostałych zajmował się mąż. Rano tego dnia wstaje moja córka, nastolatka, wtedy miała Hania 14 lat i opowiada sen, jaki miała, a mianowicie śniło jej się, że my wychodzimy z kościoła, naprzeciwko nas biegnie Piotrek z skrzynią. Okazuje się, Piotrek jest bardzo zadowolony, niesie tą skrzynię, otwieramy, jest druga skrzynia w środku, perełki 3610. Mój mąż spędził chyba 2 tygodnie, chciał rozszyfrować, co to znaczy 3610. Opowiada ten sen i to zdarzenie księdzu, ksiądz psalmy. Spróbujmy przez psalmy. Psalmy odpowiadają, nie wierzcie fałszywym prorokom. Mój mąż wraca do domu, ta droga nie ta, idziemy tak, jak powinniśmy, idziemy z Bogiem, idziemy z dietą, ufni. Piotrek przychodzi za pierwszą kurację, szczęśliwie, rok trwa spokój. Rok temu, 11 marca, dowiadujemy się, że Piotrek ma wznowienie choroby. Jeszcze większy strach, jeszcze większe przerażenie, bo jesteśmy świadomi, co się będzie działo, jakie są tego konsekwencje, nie wiemy, czy już nie ma przerzutów. Amputacja w zasadzie na 90% pewna. Pierwsze, i wtedy pada też pytanie Piotrka, mamo, dlaczego? Przecież miało być wszystko dobrze, robiliśmy wszystko, robiłem wszystko, co się dało. Ja mówię, Piotrusi, nie wiem, ale no, dowiemy się, jak nie teraz, no to być może i w przyszłym życiu. Pierwsza w zasadzie z propozycji Piotrka, jak pogodził się z tą już myślą, że on by chciał jechać do Jana Pawła II. On by się tam chciał pomodlić i poprosić o siłę. Rzeczywiście, długo żeśmy się nie zastanawiali. Tu właśnie ksiądz Andrzej jest moim takim, w zasadzie naszym, mojej rodziny, wielkim przyjacielem, bo towarzyszy nam od początku choroby, bo myśmy się właśnie poznali na beatyfikacji. Dzwonię do niego do Włoch właśnie taką prośbą, czy gdzieś byśmy tam nie mogli przenocować, bo Piotrek chce jechać do grobu Jana Pawła II i my razem z nim. Rzeczywiście wszystko się udało. W tygodniu, kiedy trwa konklawę, była msza przy grobie Jana Pawła II w intencji Piotrka, dostał relikwie. Spotkaliśmy już nowego papieża Franciszka, który pobłogosławił grupę, w której był Piotrek. Wieczorem wróciliśmy do mieszkania. Już żeśmy się w zasadzie z księdzem pożegnali. Jeszcze wrócił do nas, przynosząc akt oddania się Panu Jezusowi. I tak mówi, może Wam się przyda. Ja tak wzięłam do ręki, czytam tak na głos. Muszę, przeczytam parę fragmentów. Ja Państwu rozdam, bo ja mam, rozdam po mszy świętej, ale przeczytam parę fragmentów. Są to słowa
Pana Jezusa, spisane przez włoskiego franciszkanina Don Dolindo Ruotolo, który zmarł w opinii świętości. I co Pan Jezus nam przekazuje? Dlaczego zamartwiacie się, niepokoicie? Zostawcie mi troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, że każdy akt prawdziwego, ślepego i całkowitego oddania się mnie rozwiązuje trudne sytuacje. Oddanie się mnie nie oznacza zadręczania się, zburzenia, rozpaczania, a później kierowanie do mnie modlitwy i pełne niepokoju, abym podążył za wami. Oddanie się oznacza zamianę niepokoju na modlitwę. W momencie, kiedy ja to przeczytałam, ksiądz Andrzej też te słowa wzbudziły, że tak powiem, wewnętrzny niepokój, zaproponował jeszcze odbycie jednej mszy. Odbyła się, jest czytanie psalmów. Pan Jezus, ja to teraz mówię z perspektywy tego całego roku. Mamy odpowiedź. On czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich nie zostanie złamana. Piotrek ma raka kości. Żadna z kości nie zostanie złamana. Ale jeszcze jesteśmy tacy dalej, ściutka, nieufni. Ja później po mszy przeczytałam cały ten akt 5 razy. Nieprawdopodobne słowa, piękniejszych chyba w życiu już nie przeczytam. Od tego czasu jestem wielką fanką Pana Jezusa i tego aktu oddania się. Dlatego zachęcam wszystkich, naprawdę, proszę Państwa, 5 minut w ciszy, spokoju, przeczytania. Może nie będzie to dzisiaj, ale jak przyjdą ciężkie dni, tu jest ratunek. W każdym razie Pan Jezus tutaj się do nas zwraca, że jeżeli Mu zaufamy, On nam pomoże. On nas uspokoi, On nas wyciszy, On dokona nawet cudu. Proszę Państwa, jedziemy z ciężkim sercem, ze strachem, z bólem, z przerażeniem. Ja nie potrafiłam jeść, oddychać, spać, nic. Po przeczytaniu tych słów wszystko minęło. Nieprawdopodobny spokój, cisza i momentami nawet taka intrygująca radość, bo jak człowiek wrócił znowu na ten poziom fizyki, to materdyją, nie ma się z czego cieszyć. Wracałam do tego aktu, dalej cisza, spokój. Pierwszy cud. Nie było strachu, niepokoju przez cały ten rok. Jeżeli się coś działo, momentalnie, Panie Jezu, niech się dzieje Twoja wola, troszcz się Ty. Mijało. Za 5 minut, za godzinę, może za 24 godziny. Mijało, problem się rozwiązywał. Jest nawrót choroby, amputacja cały czas nad Piotrkiem. Jeszcze muszę powiedzieć, że Piotrek był chłopakiem, znaczy jest w dalszym ciągu, ale przed chorobą wysportowanym, uprawiającym bardzo wiele dyscyplin sportu, wiążącym z tym swoją przyszłość. W tym momencie zabrano mu to wszystko, nie może tego robić. Nie wiemy, jak to się w ogóle wszystko skończy, ale z pełną ufnością, zawsze z Panem Jezusem, zawsze w stanie łaski uświęcającej, zawsze przy Najświętszym Sakramencie, zresztą sam już nieraz świadczył, że w momencie, kiedy było bardzo ciężko, on czuł bardzo blisko Pana Jezusa, bardzo blisko siebie. Chorobę odebrał jako stygmaty. Był ojca Pio, byliśmy właśnie w czasie jeszcze tego okresu beatyfikacyjnego, między innymi, żeśmy odwiedzili ojca Pio i tak Piotr z perspektywy czasu mówił, że on nie za bardzo rozumiał tej obecności tam, no, stygmatyk, no, modlitwa, w porządku. Dopiero jak zachorował, spojrzał na to z zupełnie innej strony i odebrał tą swoją chorobę właśnie jako stygmat. Jeszcze wszyscy znamy też naszą prozę życia, naszą służbę zdrowia. Jest zaplanowana w Polsce operacja. Jeden lekarz z 10 tylko chce ratować nogę. Jest to akurat ordynator. Jest zaplanowany termin, stawiamy się, wszystkie dokumenty są podpisane. My wieczorem opuszczamy Piotrka. Jest to niedziela Ducha Świętego, zesłania Ducha Świętego. Myśmy z mężem się bardzo gorąco modlili, żeby decyzja, która zapadnie na drugi dzień, jeżeli to będzie decyzja również amputacji, żeby to była ta jedyna, słuszna, najlepsza. Żeby nie było po prostu innego rozwiązania. O 20 żeśmy chłopaka zostawili w szpitalu, o 21 dzwoni, że lekarka jeszcze raz obejrzała zdjęcia, akurat to była ordynatorka na dyżurze i stwierdziła, że jeżeli mamy ratować tą nogę, to musimy jeszcze dodać chemii, bo na tym etapie będzie to amputacja nogi. Operacja odwołana, podana chemia. W międzyczasie my nawiązujemy kontakt z inną kliniką, za granicą. Tam się odbywa operacja. W Polsce było bardzo wiele znaków zapytania, w zasadzie takie 4 wielkie, że jeżeli któryś z nich wystąpi, będzie amputacja nogi. Decydujemy się na tą klinikę za granicą.
I co się okazuje? Jest tam operacja robiona, noga jest uratowana. Z czterech tych czynników wystąpiły trzy. Do współpracy, do pomocy zaprosiła moja rodzina bardzo wielu świętych. Między innymi świętego Szarbela. Jest to libański święty XIX-wieczny. Jego ciało się nie rozkłada, wydziela piękne oleje. One są sukcesywnie zbierane i w takich ampułeczkach rozprowadzane po świecie jako relikwie. I właśnie w momencie, kiedy ktoś zachorował po raz drugi, ksiądz Andrzej miał akurat otrzymać te relikwie i stwierdził, że niech one przyjdą do nas do domu, bo Piotrkowi będą bardziej potrzebne. On najwyżej sobie troszeczkę odleje. I tak też było. Proszę zobaczyć, taka mała ampułeczka, 3 mililitrowa. Mililitr odlałam księdzu Andrzejowi. Mamy ją od roku. Piotr ją ma od roku. Praktycznie zakłada minimum 90 razy. Smarowałam jemu tą nóżkę, bo zawsze wieczorem cała rodzina się modliła. Wtedy było smarowanie nóżki tej chorej olejem świętego Szarbela i wodą Matki Bożej z Lourdes. To ja zakładam u nas takie minimum 90, 30 osób chciało też z tego skorzystać. Udostępniłam ampułkę. Zakładam, że każdy minimum wziął tylko tą kropelkę. To jest 120 kropelek. Jestem akurat z wykształcenia farmaceutką, w związku z tym po aptekarsku Państwu wyliczę. Jedna mała łyżeczka od herbaty ma 30 kropel. 120 osób, po jednej kropelce 120 kropli. Przez 30 to nam wychodzą 4 łyżeczki, czyli 20 ml. Zostało zużyte. W czasie tego roku wydarzyło się dużo, było takich ciężkich momentów. Najcięższy miał miejsce dokładnie 5 marca tego roku. W styczniu w piątek skończył chemię. Lekarka jeszcze zaproponowała usunięcie małej zmiany w płucach, która była od samego początku widziana na badaniach tomograficznych, ale żeby wyeliminować każde niebezpieczeństwo, została ta zmiana usunięta. Po 2 dniach jest ściągane są dreny, znieczulenie z kręgosłupa. Rutynowo tam się dzieje w tym szpitalu takie zabiegi. Mojego Piotrka po tym zabiegu sparaliżowało. Trwała ta cała sytuacja aż 30-40 minut. Konsultacje, nerwówka na oddziale, konsultacje neurologiczne. Neurolodzy nie chcieli nam nic powiedzieć, co się dzieje. Odsyłają nas do lekarza prowadzącego. Mój Piotrek taki zrozpaczony mówi: mama, co ja teraz będę inwalidą, ja nie będę chodził. Ja mówię: nie wiem, dziecko, co się będzie działo. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Przytuliłam się do niego i co ja mogłam powiedzieć? Panie Jezu, niech się dzieje Twoja wola, trosz się Ty. Tak zaczęłam przy nim mówić. Piotrek do mnie dołączył. I w tym za jakiś moment mówi: mama, a masz nasze oleje, bo one i relikwie Jana Pawła II towarzyszą nam całą chorobę. Mam, mówi Piotrek, dam mu do ręki relikwie Jana Pawła II, posmarowałam mu czółko olejem, wodą Matki Bożej z Lourdes, nóżkę i tyle, co się podniosłam, tak podniosłam się z nadłóżka, patrzy mi na Piotrka taka skoncentrowana, mówi: mama, gorąco mi się robi w tą nogę, dotknij mnie. Mama, czuję, dotykaj. I wraca czuć. Pobiegłam po lekarkę, wracamy, Piotrek już rusza kończynami, wszystko jest w porządku. Okazało się, że miał wylew do kręgosłupa, co potwierdziły później badania. I w tym momencie, po tym właśnie incydencie, to kolejny cud. Obydwoje w jednym momencie, żeśmy sobie z Piotrkiem w oczy popatrzyli, przytaknęliśmy i ja pobiegłam po lekarkę. Wcześniej mi się już wydawało, że ja też mam dużo tych olei. Ale wtedy po tym wydarzeniu wyciągnęłam tak komisyjnie z Piotrkiem, żeśmy oglądali buteleczkę. I tak jak Państwo widzą, ja tutaj też zostawię do zobaczenia. Wyliczyłam przed chwileczką. Minimum 20 ml powinno być zużytych. Okazuje się, że tyle, ile było oleju w buteleczce, tyle mamy w dalszym ciągu. Panie Jezu, niech się dzieje Twoja wola, trosz się Ty. Po tym całym wydarzeniu osoba, o której żeśmy właśnie dostali te oleje, podzieliła się z nami relikwią świętego Szarbela. Jest to część szaty, której był otoczony ciało świętego Szarbela. Też zostawi, możecie Państwo oddać cześć tej relikwii. I jest dzisiejszego dnia. Proszę Państwa, w tą środę Piotrek definitywnie zatwierdzono koniec choroby. Było badanie kontrolne po tym wylewie i po tej operacji sprzed miesiąca. Wszystko jest w idealnym porządku. Chłopak jest po 35 wlewach silnej chemii z idealnymi próbami wątrobowymi, z bardzo dobrze pracującą z nerkami, sercem, z biochemią organizmu.
z idealnymi wynikami krwi. Ja mam, daleko mam jeszcze do Piotrka, zdrowa osoba. I dzisiaj to się wydarzyło w tą środę. W związku z tym, jak ja, że tak powiem, dostałam potwierdzenie, że wszystko jest ok, poprosiłam w mojej parafii księdza o to, żebym mogła dać świadectwo tego, bo chcę podziękować Panu Bogu. Wydawało mi się, że ten sposób dania świadectwa będzie najlepszym podziękowaniem za łaski otrzymane. I również dzisiaj, to nie jest zbieg okoliczności, jest odpowiedź na pytanie mojego Piotrka sprzed roku. Mamo, dlaczego to znowu ja? Jest czytanie o Łazarzu, o jego siostrach, Marcie i Marii. One zwracają się do Pana Jezusa. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. Panie Jezu, niech się dzieje wola Twoja, troszcz się Ty. Jezu, ufam Tobie.